Nowy rok to nie tylko kolejna fala superbohaterskich hitów, ale i próba nowego spojrzenia na ten niezwykle popularny gatunek. Legion w telewizji i Logan w kinach zapowiadają rewolucję. Co to oznacza dla naszych superbohaterów? Sprawdźmy to. Wierzcie lub nie, ale krytycy i filmoznawcy nie przepadają za kinem superbohaterskim. No a przynajmniej większość z nich. Od czasu do czasu zdarzy się film, który zbiera pochwały i jest szeroko dyskutowany, z reguły jednak ostatnie lata nie dawały na tym polu zbyt wiele powodów do radości. You just started a war. Filmy superbohaterskie, podobnie jak praktycznie całe kino blockbusterowe, często określane jest kinem postfabularnym. Nie oznacza to oczywiście, że filmy te nie mają fabuły czy historii, zmienia się jednak nacisk. Wątki w blockbusterach często służą kolejnym widowiskowym scenom, a pretekstowa fabuła napędza istotny dla filmu konflikt. Raczej odchodzą te filmy od narracyjnej złożoności na rzecz funkcjonalnych wydarzeń i prostego związku przyczynowo-skutkowego. Można nawet spytać, czy to regres kina, czy może powrót do jego esencji. Wielu bowiem uważa, że dziś mamy do czynienia z powrotem do pierwotnej funkcji tej sztuki, zwanej kinem atrakcji. Wypełniona efektownymi wydarzeniami, wysmokowana wizualnie seria obrazów, zachwycała widzów w pierwszych latach kina niemego. Dopiero z tego zrodziło się kino narracyjne, które na bardzo wczesnym etapie wypracowało sobie schematy wykorzystywane do dziś. Kino superbohaterskie i blockbusterowe najczęściej można zaliczyć właśnie do kategorii kina atrakcji. W nim widzowie czerpią największą przyjemność z audiowizualnych fajerwerków niż narracyjnych niuansów. Najlepszym tego przykładem jest wypakowany nawiązaniami i samoświadomy swego gatunku Deadpool. Najgorszym? Najnowsi X-Meni i ostatnie filmy DC, które choć starają się budować interesującą historię, ostatecznie padają pod ciężarem CGI-owej rozwałki, przez co śledzenie wydarzeń i spektakularnych potyczek nie jest specjalnie przyjemne. No i do tego dochodzi najnowszy Logan, który... Czekaj, co to jest? Co tu się dzieje? Czy to jest Johnny Cash? Wow, surowy, przyziemny klimat? Niesamowite. No właśnie, bo jeśli coraz wyraźniej czuć wyczerpanie gatunku, patrz Deadpool, to co można zrobić? Na nowo zdefiniować zasady rządzące nim. Jasne, znamy kilka przypadków, w którym podejście do kina superbohaterskiego było nowatorskie lub przewrotne. Dajmy za przykład Super Jamesa Gunna, czy Strażników Zacka Snydera, a nawet trylogię Mrocznego Rycerza. Po raz pierwszy zdarza się jednak, że w niezwykle popularnym uniwersum dochodzi do kompletnej zmiany nie tylko klimatu, ale i samego schematu kina. Czy w ogóle Logana będziemy mogli nazwać kinem superbohaterskim, czy raczej kinem drogi? Albo jeszcze lepiej poważnym dramatem rodzinnym. Patrzcie na te roześmiane buzie. To zresztą żadne zaskoczenie, że akurat ze strony 20th Century Fox widzimy próby eksperymentowania z tym gatunkiem. To oni pierwsi zaczynali grę w tej lidze, zakładając ho ho ho, dwie dekady temu swoje uniwersum. Kończy się pewien rozdział, największe gwiazdy serii odchodzą, a ostatni film był nie tylko finansową, ale także artystyczną klapą. Z drugiej strony dostajemy samoświadomy superbohaterski film z kategorią wiekową R, zaskakująco odrębnego stylistycznie Logana i serial superbohaterski pretendujący do bycia największym wydarzeniem od czasu Breaking Bad. Czy słusznie? We can skip that part. Unless you think it's relevant to... No, we don't have to. Nawet nie wiem, po co postawiłem to pytanie. Same przesłanki o serialu, zatrudnienie Noah Hawley'a do poprowadzenia produkcji i fakt, że to dzieło osobne, niechętne do łączenia się w wielkie uniwersa i rodzenia kolejnych spin-offów, zapowiadają rzecz, na którą przynajmniej trzeba zwrócić uwagę. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o fanach kina superbohaterskiego. I have to know. Dotychczasowe odcinki Legionu pokazują, że to serial jedyny w swoim rodzaju. Złożony narracyjnie, bogaty audiowizualnie i zaskakujący na każdym kroku. Nawet nie tyle co fabularnymi przewrotkami, lecz samą swoją formą. Obserwowanie przez oczy bohatera silnie subiektywizowanego świata to rzecz spektakularna i wciąż ciekawy jestem, gdzie tym razem zaprowadzi mnie umysł Davida Hallera. Nie mówiąc już o wciąż pojawiających się pytaniach, ile z tego co widzimy jest prawdziwe. A wyśmienicie zrealizowany wątek romantyczny, który platoniczny jest z konieczności, a nie z wyboru? Tutaj nawet chwycenie za rękę jest oznaką największego oddania i poświęcenia. Dużo można by mówić o Legionie. Nie tym Legionie. Dużo można by mówić o Legionie, ale trzeba przejść do meritum. Bo nawet jeśli widzimy przesłanki, że w tym filmowym gatunku o ludziach w pelerynach i trykotach dzieje się coś złego, to musimy docenić, że wciąż na nowo rodzi się potrzeba nowego spojrzenia, nowego podejścia do zagadnienia. Czy to po to, by w godny sposób pożegnać jednego z najpopularniejszych superbohaterów, czy po to, by wnieść serial superbohaterski jeszcze jeden poziom wyżej. Serio, nie doświadczamy śmierci tego rodzaju kina. Po prostu superbohaterowie wreszcie dojrzewają. Logan, you still have time. Dajcie znać, czy wybieracie się na Wolverina i napiszcie, jak podoba wam się Legion. Ja po pierwszych odcinkach jestem naprawdę zachwycony. No ale to jest Noah Hawley, czyli twórca Fargo, więc no niczego innego nie można było się spodziewać. Pamiętajcie o odcinkach Karoliny. Ostatnim razem mówiła o Hugh Jackmanie, tym samym zaczęła temat Wolverinowy.
a w przyszłym tygodniu przygotuję coś na Dzień Kobiet. W takim razie powinien coś przygotować na Dzień Mężczyzny. No nieważne. Tak czy inaczej, pamiętajcie o lajkowaniu, szerujcie jeśli chcecie i my się widzimy za tydzień. Do zobaczenia.